Zima. Wiele stopni mrozu, a las i tak nas darzy. Czym? Witaminami. Nikt tego nie zauważa, jeżeli chodzi bezmyślnie. A jeżeli potrafisz rozpoznać zimą to, co najpiękniejsze, czyli witamina, która rośnie, która jest wiecznie zielona. Mówimy, o, w naszym klimacie nie ma wiecznie zielonych rzeczy. Otóż są. Pędy, jeżyn i malin zawsze się znajdują i z nich można zrobić herbatę, która będzie dokładnie smakowała tak jak owoc. Zielony pęd jeżyny sobie tutaj odłożę. Zaraz sobie znajdę z malinek, bo wiem, że tutaj są maliny, ponieważ latem też tu przychodzę. Warto obserwować las. Nie chodzić bezmyślnie po lesie, tylko warto obserwować, co z tego lasu można sobie wziąć. Natura jest jedna, tak jak Bóg jest jeden. I wtedy, kiedy potrafisz to rozpoznawać, to jest jak modlitwa. Po prostu jesteś w stanie znaleźć w każdym momencie coś, co jest Tobie przydatne. Wierzcie mi, zaufajcie, a zobaczycie to w tym odcinku. Słonina. Na zimę nic piękniejszego. Wyobraźcie sobie, że całe opowieści dziwnej treści pod tytułem a kupmy sobie oliwę z oliwek, a kupmy sobie olej słonecznikowy i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, olej, żeby wyprodukować w dzisiejszych czasach, to jest mniej więcej 16 oprysków. A tymczasem dziczek po lesie sobie hasa i ma najlepszą słoninę. Ma najlepsze tak zwane sało, czyli tłuszczyk, który go okala. I ten tłuszczyk dzisiaj my zrobimy w sposób wyjątkowy. Oj, powiem Wam, że jak widzę ten ogień, to będzie bardzo dobrze. Dlaczego my potrzebujemy tłuszcz? Żeby mieć siłę. Dzisiaj mrozik. No to skąd tą siłę brać? No nie ze słoneczka, bo swojego słoneczka zobaczymy zimą może z 12 dni. Musimy go skądś pobrać. I taki tłuszczyk z dziczka będzie najlepszy. Jak go się robi? No to Wam zaraz pokażę. Zrobimy go sobie w takich częściach, żebyśmy mogli sobie od razu to mrozić. What? Na czym polega cała magia dobrego sało? Kto był na Ukrainie, ten wie, że tam się nigdy słonina nie ciągnie. Dlaczego? Dlatego, że jest robiona tak jak w tej chwili. Jest najpierw gotowana. Jak gotować słoninę? O tak, zobaczcie, to nic prostszego. Z czym? Prażona cebula. Fyk. Ziele angielskie, pieprz i wawrzyn, który żeśmy zebrali zimą z naszego ogródka słowiańskiego. To się będzie teraz wszystko robiło. Jest zimno. Przepraszam, że... O, tak mi idzie z nosa. Ale to jest prawda. Cała prawda w tym garze. Wyobraźcie sobie, że to robi się około godziny. Około godziny to wszystko się gotuje. Możemy zerknąć do garka, bo warto, bo tam się robi teraz największa receptura o czegoś takiego. Chodźcie, zobaczcie, chłopaki. I zobaczcie, wszystko dookoła się parzy, wszystko się zamyka. O, w tej chwili nam się zamknęło w sposób idealny. Nie wiem, Coppola to wymyślił. W każdym razie o co chodzi? Szybciutko parzycie na bardzo ostrym ogniu, A wtedy, kiedy wyciągniecie to owo coś z porami zamkniętymi na stół, zaczynamy to okalać ziołami. I to jest wszystko, co nam trzeba. Jedyna rzecz ostatnia. Można dać, nie trzeba, sól. Możecie sobie solić potem, ale możecie w trakcie. Jak chcecie, tak robicie. Ważne jest to, żeby ona była bardzo szybko i bardzo mocno wygotowana. To jest ten moment, który potem świadczy o tym, że się kroi słoninkę jak co? Jak świeży boczek. Tak mawiał mój ojciec, świętej pamięci. Zaraz wam to pokażę. Uwaga. Jak się powinno kroić słoninkę? Od prosta. Od tak. Czego nie powinna mieć dobra słoninka? Nie ma być gumą do rzucia. Ma się o właśnie tak chrupać. Można. Masz to w lesie? Masz to w lesie. Dobre? Dobre, bo z lasu. Słoninka dzika to jest poezja smaku. A jeszcze jak ktoś będzie miał do tego odrobinę czegoś tam, można, to wtedy wiecie, słoninką i z dobrym chlebem. Polecam z najlepszym chlebem słowiańskim. Oczywiście dam zakąsić mojemu kamerzyście. On to uwielbia. Proszę bardzo. Pan się częstuje i pan opowie. Ciągnie się. A zobaczcie. Tu kamerzysta drugi. Można było? Można było. Wyobraźcie sobie coś takiego. Zima, nasza, prawdziwa. Wszyscy opowiadają, jak to jest ciężko, bo to teraz się klimat zmienił. Nie będzie zimy, my wszyscy się tam roztapiamy. Bzdura i cuda na kiju. Prawda jest taka, że zima przychodzi i przyjdzie zawsze. I jak zimą się uratować od tego, co nas najbardziej doskwiera? Czyli przeziębienie. Wyobraźcie sobie, że możecie sobie pójść na spacer do lasu. I zawsze zimą, w każdym miejscu w lesie, znajdziecie coś takiego. Czyli zielony pędzik maliny, jeżyny. I z tego możecie się uzdrowić. A jak macie kawałek dobrego miodu, najlepiej spadziowego. Nie wiem, czy wiecie, ale miód spadziowy, zapalenie oskrzeli. Miód spadziowy. Wyobraźcie sobie coś takiego. Łyżeczka miodu spadziowego działa mniej więcej tyle, co antybiotyki z probiotykami i nie wiem z czym jeszcze, razy 20. No, miodzik spadziowy, polecam. Z iglastego drzewa, z sosny. Sosna jest największym inhalatorem. To ona nas żywi czymś, co się nazywa głęboki, słowiański, piękny oddech. Polecam Wam gorąco. I jeszcze do tego jest coś takiego. O, i to warto pokazać blisko. To rośnie w naszych lasach. Na Podlasiu, w Polsce najwięcej. Kałgan. Jak gałgan, ale trochę lepiej. Wyobraźcie sobie, że kałgan jest naszą słowiańską odmianą imbiru. Coś, co stwarza w naszym ciele poczucie tego, że nam się chce. Po co łazić gdzieś tam do jakichś dealerów i kupować coś? Przecież kałgan jest lepszy. Kałgan w tej herbatce. Co on nam zrobi? Odrobinę goryczy w smaku, ale w naszym ciele coś, co jest najpiękniejsze. Poczucie siły. Zimą pęd maliny, jeżyny, kałgan i odrobina miodu. To wszystko robione tutaj sprawi cuda. A jak mamy jeszcze do tego słoninkę, którą żeśmy zrobili w tej recepturze? Ludzie, cuda w tej budzie. Czy to będzie smakowało? Czy to będzie miało posmak lasu? Odpowiadam Wam tak. Wszystko, co rośnie w naturze, a nie więdnie i zostaje wiecznie zielone, ma swój aromat. To jest na całym świecie. I to nie jest Bangladesz, tylko to jest Puszcza Notecka dzisiaj, kiedy jest naprawdę minus 15 stopni. Warto to robić. Warto w swoim środowisku, w którym żyjemy, mieć tą przyjemność spożywania tego, co nam Bóg darował. Bóg jest naturą, więc imbryczek se pyka. A co jest w nim? Kałgan, czyli nasz imbir słowiański, do tego pędy malin i jeżyn, i coś wspaniałego. Miodzio-lodzio, czyli nasz miodzik spadziowy z sosny. Proszę Was, nie idźcie już do żadnej apteki. Zróbcie sobie taką herbatkę, przejdźcie się z rodziną na spacer i bądźcie zdrowi. Nie wydawajcie pieniędzy, bo po co? Pozdrawiam Was serdecznie. Dla dobrego z lasu, Karol Kus. Mam to w lesie. Czeka nas fantastyczna historyjka, a mianowicie będziemy gotowali. Będziemy gotowali na dziko, w lesie, w naturze, ale chciałbym z Wami się, że tak powiem, utożsamić. A chciałbym Was też poznać kulinarnie. Jeżeli te odcinki, które będziecie oglądali sobie w tej chwili w telewizorku, Wam się podobają, a Wy macie pomysły w głowie i macie takie, które sprawdziliście, to piszcie. Piszcie swoje kulinarne przepisy, a my Was, co zrobimy, nagrodzimy. Będą książki, będą płyty w lesie pisane i mnóstwo gadżetów z dobrego z lasu. To wszystko popłynie do Was. Co Wy na to? Podoba Wam się? Jeżeli Wam się podoba, to poproszę, a ja to upichcę. Zrobię. Najlepszy przepis będzie nagrodzony w sposób wyjątkowy. Dziękuję bardzo. Dla dobrego z lasu i TVN Republika, Karol Kus.